stačí. Vidíme dobrou hru od počátku třetího seta. Vidíme to, že kontinuujú to všetko, co deje sa v tiebreaku. No, situácia nadal nie je dobrá v tabeli, ale byť môže také zvyčenstvo dodá energii, dodá to vlastne tego kopa motivacyjnego do pracy, že to všetko ide v dobrým kierunku, že možno vygrývať s zespołami, ktorí gdzieś tam walczą o czwórkę v ligovej tabeli. Nie ma tutaj między tými zespołami przy dobrej grze, przy takiej walce, przy tym, co dzisiaj pokazują siatkarki MKS-u Dąbrowa Górniczej, żadnej różnicy. Także na pewno można odbić się im w ligowej tabeli od dna. Andrzej Stemach poprosił o czas. To ma być? Skok, jeszcze raz skok. Niech leżą po prostu. Dziewczyny, jest pierwsze tempo. Dobrze sprawdził czujność asystentów. Ale ogólnie chodziło tutaj o taktykę, żeby jednak nie pilnować drugiej linii, żeby skupić się na pierwszym tempie i na blokowaniu czwartej strefy. Ale najpierw trzeba zrobić punkt po własnym przyjęciu. Tutaj trzeba się skupić teraz. Najpierw na dokładnym dograniu do rozgrywających. Agata Babicz. Nie najlepsze to przyjęcie. Łatwo nie będzie, bo tylko wysoka piłka i dobra obrona po stronie piły. I blok. 10. punkt. No i takim właśnie spokojem też w ataku. I Kwiatkowskiej ten blok ustawiony przez właśnie Karolinę Różycką. Tutaj Serbka tylko dokończyła sprawę, dołączając tam do skrzydłowej. Nerwowo w przyjęciu. Fatalnie, także jeśli chodzi o wystawę, mają szansę siatkarki z piły na kolejny punkt. Ale tym razem Kwiatkowska zablokowana. 14-10. I piłka meczowa pierwsza dla drużyny z Dąbrowy Górniczej. Ląduje piłka po zagraniu Jeleny Trnicz. No, już tu ratowała się rozgrywająca w tej sytuacji. Nie mogła nic innego zrobić, tylko jeszcze dokładnie tą piłkę dostarczyć do środkowej. O, trzy piłki meczowe dla MKS-u. Wraca jeszcze Dajana Boszkowicz. Opuszcza boisko Anita Kwiatkowska. I parametry na pewno przydadzą się przy siatce, przecież Anita też jest doświadczoną zawodniczką, to jednak Boszkowicz chyba troszeczkę wyższa. Jeszcze przerwa. Miał jeden czas do wykorzystania Andrzej Stelmach i poprosił o tę możliwość właśnie teraz. Najważniejsze jeszcze przy tym dogodnym wyniku to jest chłodna głowa teraz zawodniczy. Każda jednak na swojej pozycji musi sobie poradzić z kolejnymi elementami. Zaczyna się od przyjęcia. Problemy były z przyjęciem Patrycji Polak. Zobaczymy w końcówce. Libero, świetne dogranie. Koniec. Zatem MKS Dąbrowa Górnicza. Będzie dużo radości. Gratulacje dla Andrzeja Stemmacha, który no może odetchnąć, bo widać też, że ten ciężar na jego klatce piersiowej w dzisiejszym spotkaniu też był bardzo duży. Pamiętajmy, Damian, było 0-2, skończyło się 3-2. Drugie zwycięstwo w sezonie, zła passa przerwana. No i teraz... No, ta muzyka mówi wszystko w tle. No, nie będzie na pewno za dużo zwycięstw w tym sezonie po stronie Dąbrowy Górniczej, także na pewno cieszy taka wygrana, cieszy taki mecz, bo to był mecz
walki, prawdziwej walki, takiej sportowej, siatkarskiej, gdzie było zacięcie, gdzie było widać, że zespół naprawdę ambitnie walczył mimo tego niedogodnego wyniku. I tutaj należą się ogromne brawa dla całej drużyny, bo wszyscy dzisiaj byli gotowi, żeby pomóc drużynie. No i nie dziwię się, że Patrycja Polak akurat zostaje wyróżniona statuetką MVP. Tak jest, nie mogło być inaczej. Gratulujemy Patrycji, gratulujemy gospodyniom. My Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziękuję, Damian Dacewicz. Marek Magiera, dobrego wieczoru Państwu życzymy. Proszę pozostać na antenie Polsatu Sport. Dużo siatkówki, za chwilę magazyn Siódma Strefa i tak jak mówiłem, bardzo dużo dobrych informacji dla fanów tej dyscypliny sportu w Polsce. Do usłyszenia.